Przekornie nazwany licho w połowie listopada został potrącony przez samochód. Młody wilk leżał nieruchomo na poboczu drogi, unosząc jedynie głowę. Dzięki szybkiej reakcji ludzi trafił do środka rehabilitacji dzikich zwierząt myśli królik w Bielsku Białej. Dziś już możemy powiedzieć, na początku stycznia wilk wrócił do swojego naturalnego środowiska. Jak do tego doszło, o tym dokładnie opowie teraz Magda Sincewicz. Licho został potrącony przez samochód na ruchliwej DK-58. Dzięki ekspresowej reakcji służb, informacja o rannym zwierzęciu natychmiast trafiła do Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Został poddany zabiegowi zespolenia złamanej kości w tylnej łapie, a następnie kilkutygodniowemu leczeniu. Na początku stycznia wrócił do puszczy Piskiej. Wszystko się świetnie e, zakończyło, w związku z tym wilk został wyposażony w obrożę telemetryczną, żeby można było śledzić jego dalsze losy. Przy okazji jeszcze zrobiliśmy badania molekularne DNA tego wilka, żeby zobaczyć skąd on jest. Także genetycy z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego wykonali to i to wszystko złożyło się na, na doskonały wynik. Znaczy wy, wypuściliśmy tego wilka, on w ciągu kilku godzin trafił od razu do swojej rodziny. Ponieważ my wytropiliśmy gdzie jest jego rodzina, założyliśmy do pułapki. Wiedzieliśmy dokładnie, gdzie tego wilka wypuścić. Po kilku godzinach już był ze swoim rodzeństwem. Nagraliśmy potem to rodzeństwo, zrobiliśmy tropienia, zobaczyliśmy na punkty z telemetrii, gdzie on przebywa i zobaczyliśmy no, piękny obrazek, kiedy te młode wilki, razem już z tym wypuszczonym młodym, pozostawiły lekowiska wokół takiego pnia e, świerka, który ma nisko zawieszone gałęzie. One tam leżą. Wszystkie wyglądają troszkę jak prezenty pod choinką